Dzień dobry, cześć. Witajcie w kolejnym odcinku serii Bieda Enduro. Właśnie przyjechałem do Ziębic na Mistrzostwa Polski, Puchar Polski oraz Puchar Śląska i Opolszczyzny w cross country. Impreza dwudniowa. Niestety wczoraj mnie nie było, w sobotę jeszcze musiałem sporo popracować. Ale dzisiaj piękna, słoneczna, cała niedziela zapowiada się pod znakiem enduro. Aktualnie na torze młodziki. Nie jeden chciałby mieć takie tempo jazdy jak Maciek. Trzeba się wracać. Na całą stawkę tych wszystkich motocykli, które tutaj widzicie w Mistrzostwach Polski i Pucharze Polski, naliczyłem tylko 3 dwusuwy. Właśnie się okazało, że nie ma dwóch najciekawszych odcinków trasy. Podjazdu i wąwozu. Na pierwszym okrążeniu zawsze trzeba dłużej poczekać na zawodników, ale później już się stawka rozjeżdża po całym torze i akcja jest cały czas. Ale ta banda jest pięknie wyprofilowana. Powiem wam, że jak na rangę Mistrzostw Polski i Puchar Polski spodziewałem się zdecydowanie większych emocji.
I coś mi się tak wydaje, że lepsza rywalizacja, a także frekwencja będzie na Pucharze Śląska i Opolszczyzny. Między wyścigami muszę lecieć do domu, przygotować mieszkanie dla gości. Jedni się wymeldowują dzisiaj, drudzy zameldowują. Zabrać dziewczyny i wracamy do Ziębic.